lipiec, sierpień i wrzesień na zebranie 100 tysięcy podpisów. Oczywiście to jest minimum dla nas. My uważamy, że takie zainteresowanie bardzo duże jest dotyczące emerytur stażowych, bo dotyczy to każdego pracującego, nie tylko pracownika, który już dobiega tych swoich lat pracy i ma ten uzbierany staż, ale każdego tego młodego szczególnie, dlatego że powinien widzieć w perspektywie za kilkadziesiąt lat to, że jeżeli będzie miał odprowadzane składki co miesiąc na ubezpieczenie społeczne, będzie mógł skorzystać z emerytury stażowej. Mam nadzieję, jak to przysłowi do trzech razy sztuka, trzecia inicjatywa, czyli przywrócenia prawa do obywatela do tego, aby mógł pójść na emeryturę, mógł odejść dobrowolnie, czy kobiety się też uda i to jest najważniejsze. Temat jest bardzo teraz powszechnie poruszany przez pracowników, szczególnie tych, którzy zbliżają się do emerytury, którzy przepracowali 40 lat czy 35 lat kobiety. Myślę, że nie będzie problemu ze zebraniem miliona podpisów, a to na pewno będzie duża presja na rządzących. Pójście w kierunku ustawy, która będzie regulować przechodzenie na świadczenie emerytalne względem składek wpłacanych przez okres pracy, jest pójściem przede wszystkim do przodu dla tych pracowników. Z wszystkimi dokumentami pani marszałek Sejmu będziemy się umawiać. Chcemy, aby to było gdzieś po 15 czerwca, dlatego że wtedy dwa tygodnie czasu ma pani marszałek na przeanalizowanie całej dokumentacji, czy jest zgodna z wymogami prawa.